Halo? Tu mówi Warszawa. Jeden z wielu ogrodów działkowych na terenie Warszawy. Są płuca Warszawy. Jest ich naprawdę wiele i zieleni tu jest naprawdę bardzo dużo. Wrzesień to taki miesiąc, gdzie dochodzą jeszcze owoce, warzywa, które dojrzewają. I to dobry czas dla ogrodów. Jednak nie jest to również czas zły. Władze miasta przygotowują nowy plan ogólny zagospodarowania miasta, gdzie przewiduje się, że 38 ogrodów działkowych, takie jak te, zostaną przekształcone lub wręcz zlikwidowane. Dotyczy to około 4000 działkowców i tereny, które zostaną przekształcone lub zlikwidowane, to ponad 100 hektarów. Jako bezpartyjni samorządowcy sprzyjamy rozwojowi ogrodów działkowych. Chcemy wprowadzić ustawowy zakaz likwidacji ogrodów działkowych. Ba, uważamy, że nie tylko nie trzeba likwidować takich ogrodów, ale stworzyć warunki do ich rozwoju, czy też budowy nowych. Większość ogródków działkowych powstała przed wojną i po wojnie. Nie ma powodu, żeby nie stworzyć programu budowy i rozwoju tego typu miejsc. Wprowadzimy ustawowy zakaz likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych. Załatwię to.